Дойця? To jest urzędowe wezwanie na przesłuchanie. Nie mów nic w szkole o tej paczce, ani słowa. A do ojca żadnego listu nie ma. Pewnie był, ale chyba wyjęli. No co, smakują soczki? No. Tak, no to skoro ten pani były mąż został w Anglii, no to widać mu, na Polsce nie zależy. On walczył o Polskę. Tak, tak, tak. Ale nie o tę naszą Polskę. Na pani mu też nie zależy, na synu mu też nie zależy, bo gdyby mu zależało, to by wrócił. Zaraz. A może by tak warto było wystąpić o rozwód? Nie mogę. Mamy ślub kościelny. O. Rozwód da państwo. A tak będzie lepiej i dla pani, i dla syna. No przecież trzeba myśleć o synu. A my, takie dzieci wrogów Polski, no to, to kształcić nie będziemy. A co on jest winien? Co jest winien, co jest winien? A soczki z paczek pije, więc korzysta. No, proszę tutaj podpisać, że pani sobie nie życzy żadnych paczek. Proszę. No, zarabiacie. Nie trzeba żebrać za granicą. No. I syn też ich podpisze. No. 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 No, to teraz ja przypilnuję, żebyś ty trafił do łopaty. Nie boisz się obcej szkoły w dużym mieście? Gdzie nie ma koni, a są samochody i tramwaje? Nie. Trzeba bardzo uważać na tramwaje. Wiem. Będziesz musiał sam się uczyć, bo ciotka jest zbyt zajęta i nie będzie mogła cię pilnować. Zresztą jego nie trzeba pilnować. On dobrze wie, po co jedzie. Wiesz, po co jedziesz, prawda? Wiem. To szczęście, że ciotka zechciała go przyjąć.
skoro nawet nie jest bliską krewną. W tym rzecz i w ten sposób nikt się nie dowie, że on ma ojca za granicą. A ty w ogóle znasz ciotkę? Raz ją widziałeś, pamiętasz? Nie. Mocno pukałeś? Tak. A wiedział, że przyjeżdżasz? Spodziewały się? Mama posłała depeszę. Depesza tu leży. One rzadko tu przychodzą. Chcesz, to poczekaj u mnie. Nie, nie. Dziękuję. Tardę? Zwlekać. Zwlekać, no. Ociągać się. A co z osłem? W porządku? Tak, tak, tak. No. A ty co? A ja do ciotki. No to chodź. Przyjechałeś do szkoły. Bo cię szarpią na prowincji. Aha. A może masz rację. Może ci tu będzie lepiej. Jest takie chińskie przysłowie. Najciemniej jest pod latarnią. Coś wymyślimy. Będziesz musiał udawać sierotę. Dobrze? Dobrze, ciociu. Nie, ciociu. Dla ciebie jestem ty. Mów mi Ida. Naprawdę nie jesteśmy spokrewnieni. Ale znałam twojego dziadka w Petersburgu. Po pierwsze, to nie jest wasz rejon. Otóż to jest nasz rejon. Bo ja tu pracuję niedaleko, na poczcie głównej. No to chodzi o rejon zamieszkania. Nie chodzi. Praca jest ważniejsza niż mieszkanie. Będziemy go na zmianę z siostrą przywozić i mieć na oku, bo ja pracuję razem z siostrą. Pani dyrektor, no przecież nie możemy się rozpraszać na jakąś inną szkołę. Rozumie się, chłopiec jest sierotą. Ojciec ofiara asanacji. Poległ w czasie wojny. Od Niemców. Chyba tak. No, kto wie, czy nie z rąk reakcyjnego podziemia. Matka nie wytrzymała nerwowo. Tak. Ostatecznie... Dobrze. Chodź, pokażę ci twoją nową klasę. Ciociu, dlaczego?
Dlaczego ciocia kłamie? Nikt, ty do mnie mówisz. Nie mów do mnie ciocia. Mów do mnie Ida. To znaczy Emma. Ja ci to kiedyś wszystko wytłumaczę. Ja nie kłamię. Ja tylko czasem mówię nieprawdę. A to jest zupełnie co innego. Czasem trzeba mówić nieprawdę. Ludziom. A komu nie trzeba? Chodź. Nie. Proszę do pierwszej ławki, zamień się z nim. Musicie się zająć nowym kolegą. Będzie potrzebował waszej pomocy. Op. Nie stawaj w strzemionach, tylko ulżyć. Dalej, hopko. Kłus, krótszy kłus. Stój! Ze skokiem. Z koni. Nie ma wyjątków. Ja jestem wyjątkiem. Nic nie robię na komendę. Sama sobie mogę wydać rozkaz z konia wykonać. Kobiety nie nadają się do wojska. Co tam rotmistrz mruczy? Siadaj. Czy do wojska się nie nadaje? Z Petersburga przez trzy fronty się przedarłam. Bolszewików przegoniłam. Do wojska się nie nadaje. Weź wodzę i ruszaj. Koń musi wiedzieć, kto tu rządzi. A on czuje, że ty się trochę boisz. Człowieka oszukasz, a konia nie oszukasz. No, jazda! Trzymaj się! Trzymaj za grzywę! Trzymaj się! No, rotmistrzu, co pan wyprawia? W porządku, Hubert. Dziękuję. Pomóż teraz przy ośle. On na nas pracuje. Tak się mówi, a nie wolno takim pisać. Pysznym piórem też nie wolno, tylko takim ze stalówką. A ty skąd masz takie zagraniczne? Znalazłem. Chyba kłamiesz. A co, nie wolno? Są sposoby, żeby zmusić do mówienia prawdy. My i tak wiemy, że jesteś z prywatnej inicjatywy. To nieprawda. Widzieli cię w zoo, jak z wujkiem zbierasz pieniądze za osła. Nie mam żadnego wujka. Przestańcie rzucać tymi kamieniami!
Serże! Zatrzymać się! Stać! Siadaj już, ty koni, ale już! Łanów im się zachciało. Bolszewicka zaraza! Kto to powiedział? A, to pani, siadać! Przyjdźcie. Dowód, poproszę. Co to za diabeł, że mi się ci bolszewicy wyrwali? Łani. Dla nich konie to albo łanie, albo reakcyjna hipika. Jakby tylko obszarnicy jeździli koni. A o fornale to zapomnieli. A co będzie z końmi? Lepiej nie pytaj. No nie patrz tak na mnie. Pójdą na jedzenie. Dla lwów, tygrysów. Bo to była ta stajnia. To przechowalnia mięsa. Nasz był tylko osioł. Nie. Bez koni nie chcę żyć. Nie potrafię. Bez mężczyzn mogę. Całe życie ich pędziłam, gdzie pieprz rośnie. A po co takie trutnie? Ty też będziesz trutyń. Teraz koniec. Umrę, będziesz musiał mnie pochować. Ty chyba nie mówisz poważnie. Musimy mieć pieniądze na konia. Ty też nie możesz żyć bez koni. Mogę. Tylko ci się wydaje. Pojedziesz ze mną do mojej ciotki. Warto, żebyś się poznał. To była bohaterka w czasie wojny. Była pod Monte Cassino. Biodro jej rozerwało zupełnie. Ona znała twojego dziadka. I ojca też chyba znała. Może się wzruszy. Co cię tak przypiliło? Poczekaj. Mnie już i tak niewiele z życia zostało. A skąd mam pewność, że nie wydasz tego na głupstwo? Przecież koń to nie głupstwo. Przecież ciocia sama rozumie. Bez konia nie mogę. A jak go utrzymasz? Przecież ja pracuję. Ja pracuję na dwóch etatach. Na jednym zarobię na siebie i na chłopca, na drugim na konia. I koń będzie miał potem. Zawsze byłaś wariatką. W gorącej wodzie kąpana. A mnie już tego niewiele zostało. Oprócz tego tu, wiesz. Pilnuj tego, bo siostry to nie pozwolą. A ci z ambasady to, wiesz, aż popatrz. To wszystko widać. Mam całe biodro z platyny. Anglicy to wymyślili. Teraz uważają za swoją własność. A myśmy za nich walczyli. A czy pani znała mojego ojca? No pewnie. To był świetny chłop. Dobrze, że nie wrócił. No tak, gdyby wrócił, to pewnie by już nie żył. Chciałbym mieć pewność, że nie wydasz tego na głupstwa. Chociaż na naukę dla niego. Dziękuję. On i tak dobrze się uczy. Już, siostro. Dobre. Dobre koniec.
To ja. No nie, nie ma na co patrzeć. Szkoda czasu, przecież to małe jest. Co, mała, mała, ale jeszcze urośnie. Urośnie, jak ja urosnę. Szkoda, państwo nie kupił. Popatrz na te kopyta. Trzy razy ochwał. Przyjdzie zaszlachtować, to można tu zaraz obok. Tak jest, raz się ciachnie i po sprawie. Sprzedamy mięso tu na placu. Prowadź ją. Jolę! Jolę! Dobrze. Głupstwo. Nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Dobra. Hubert! Chodź, nie będziesz przecież pieszo leciał za koniem. Idź, idź, idź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Jak się nazywa? Leonora. Dla mnie będzie dyrektor. Ćwiczy ciężary? Nie. Ja po prostu ćwiczę. Czasami człowiek jest skazany tylko na siebie. I musi sobie sam dać radę. To już jest zdanie. Mhm. Tylko niewiele ponad 100 kilometrów. No. Mniej więcej. Nic z tego nie będzie. Tylko na mięso. A my jeszcze was wszystkich zaskoczymy. Natacja zdrowa! No, no, no chodź, no chodź, nie bój się, no. To ty się nie bój, ojciec minister, to ciebie się mają bać. No osła się boisz, osioł, boi się osła, no. No pokaż mu, jak się siada, no. No pokaż. Noga w trzemie. O. I zarzucaj. O. O, no brawo. No śmiało, śmiało. Do przodu, śmiało. Zuch! No a wy skąd? W Leningradzie urodzona. O! W Mariańskim śpiewałam. Za młodu. W chórze ma się rozumieć. Dla niepoznaki.
towarzyszką Krupską. Współpracowałam w Smolnym. A w Hiszpanii byłyście? Byłam. Przed wojną. Za króla. Oj, Boluś. Boluś, co ci się nie stało? Nic. Chodź, wstań, Boluś. Dobrze, dobrze spadać nauczy się. Tak. To zbożu Ukraino śród żniwa, Tarasa Szewczenki, papacha spoczywa, Więc skąd? Więc skąd, przyjacielu, w piosence twej łka? Grenada, Grenada, Grenada Maja. Dobrze, dziękuję. No a jeszcze kto był w tych brygadach z Polaków? Proszę. Towarzysz Świerczewski. Dobrze, generał Walter Świerczewski. Słucham. A także towarzyszka Justyna. Jaka Justyna? Justyna Winewar, żona naszego ministra. A skąd ty to wiesz tak na pewno? Bo my się znamy. A. Byliśmy u nich w Netolinie. O. Co ty tutaj robisz? Ja za potrzebą. Uciekaj do szopy, żeby kobyły nie złapali. Stój! 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 Stój, bo strzelam! To było nielegalne krycie. Pan zwariował? Jakie krycie? Wyprowadziłam kobyłę. Gdzie? No na spacer. Wyprowadziłam kobyłę, a wasz ogier się na nią rzucił. Panie, to był gwałt, a nie krycie. O, niech pan zobaczy. Uciekła, przestraszona. Że niby gwałt? No. A co nasz ogier robił po nocy w terenie? Panie władzo, uciekł ze stajni sukinkot. No to jak zobaczył taką klacz, no to co miał robić? One są za młode do krycia. A poza tym trzeba załatwić legalnie i zapłacić. No. No. Stanąłeś na wysokości zadania. To nic takiego. Wymyśliłam nagrodę. Spróbujemy zadzwonić do ojca. Ale to oczywiście tajemnica. Do widzenia, panie. Do widzenia, pani Lido. Idziesz i zamawiasz rozmowę. Tu masz numer. Z góry płacisz za 3 minuty. Jeśli usłyszysz obcy głos telefonistki w kabinie, potrzymaj, to mówisz, że pomyłka. Jak usłyszysz mój głos, to niby nie poznajesz, a ja spróbuję cię połączyć z Londynem. Mam nadzieję, że ojciec będzie w domu. Jak usłyszysz głos ojca, powiesz tylko jedno zdanie i zaraz płacisz słuchawkę. Rozumiesz? Nie można inaczej. No, leć. Dzień dobry, panie Emilio. Dzień dobry.
zostawiał Pragę? Kabina numer 2. Halo? Łączę? Halo? Tato? Kto mówi? Halo? Tato, to ja. Ja się dobrze uczę i ja jeszcze kiedyś do ciebie przyjadę. Tato? Halo? Co to za żarty? Karo? Kto się tam bawi? Karo? Set? Don't eat? Co to pani głucha? Co głucha? Co pani łączyła? Głucha. W operze śpiewałam, a pan głucha. Po prostu wszystko się poplątało. Czy rozmowa skończona? Tak. Tak. Umiesz ministranturę? Tak. A dlaczego? Poprosiłam księdza, żeby przyszedł i poświęcił tę szopę. Boję się, że od motocykla może paść iskra. Nie ma pieniędzy na ubezpieczenie, ksiądz poświęci, na jedno wyjdzie. A, będą jeszcze 4 konie w stajni. Czyje? Składkowe. Siadaj. Nie powiedziałam ci najważniejszego. Drecha jest już ślepna. Motocykl też poświęcimy? Można przy okazji, ale... Mnie by bardziej zależało, gdyby ksiądz to pobłogosławił. Nie, jak broń, to nie. To nie jest broń. To ten koniec żywy? Pokropkowany. Ministrant! O! Ministrant służy dobrze! Ważne, to nie twoja sprawa. Ministrant służy dobrze! Panie dyrektorze! Pan służy dobrze! On ma zdjęcie w komrze. To nieprawda, on sam służy do mszy. Pokaż. Siadaj. A co ty jesz? Kończę śniadanie. Byłoby dobrze, gdyby twoja ciotka nie opuściła następnej wywiadówki. Zeszyty. Zaparłem się, że wierzę. Skłamałem, że nie jestem ministrantem. Ale wiedziałem, że jakbym się przyznał, to mogliby mnie nie przyjąć do liceum. A ja muszę się uczyć. Bo obiecałem tacie. I właśnie dlatego ja nie wiem, czy naprawdę źle zrobiłem. Święty Piotr też się zaparł. A ty następnym razem w takiej sytuacji nic nie mów. Po prostu nie rozmawiaj.
A teraz za pokutę przeczytasz sobie drugi list świętego Pawła dla Koryntian. Masz w domu Biblię? Chyba tak. Śpisz? Ciociu, ja muszę zapytać. Nie mów mi ciociu, tylko pytaj. Czy ty masz na imię Ida czy Emilia? Ja nie mogę. Czy ty masz siostrę? No powiedzmy. No i co z tego? I ona jest partyjna. O mój mały. To jest zbyt skomplikowane. I ty dlatego chcesz wyjechać? Ja chcę wiedzieć, jak z tobą jest. Chcesz, ale się nie dowiesz. Dowiesz się. W którym czasie. Masz. Przeczytaj. Zdanie z Szekspira. Są rzeczy na niebie i na ziemi, o których nie śniło się waszym filozofom. No. I tak jest. W tych trudnych czasach nie ma jednej prawdy. Jest wiele prawd. No bo logika jest taka zawikłana. Ty myślisz, że ja źle robię. A ja postępuję tak, jak mogę najlepiej. Twój ojciec to by na pewno pochwalił. Poza tym, dokąd ty chcesz jechać? A pomyślałeś, a kto będzie źle baka ujeżdżał? To ja? No, to ty powinieneś zrobić. Kiedy ja nie mogę, jak ja nic nie rozumiem. Ja też nie mogę, ale muszę. I ty też musisz. Musimy przetrwać. No i nie widzi pan, co pan zrobił? Mi dispiace. Est-ce que vous voyez ce que vous avez fait? Vous n'avez pas honte? Mi dispiace, ma i vostri cavalli erano proprio al gran galoppo. Oh, galoppo, galoppo. Posso fare qualcosa? Jeśli pan chce wynagrodzić, si vous voulez vous excuser, voici l'adresse de notre écurie. S'il te plaît. S'il vous plaît. Elle est privée. I mała sumka, un petit subside. Sarei bienvenu. Farò qualcosa. A presto. Un moment. Może byś złapać konia z samochodu? Tak, to oczywiście. Znów będzie kłopot. Za kontakty z cudzoziemcami można siedzieć. Już nie raz siedziałam, to jeszcze raz posiedzę. Vas-y, conjugue le verbe être.
Que tu sois. Nie, przepraszam, ja nie mogę. Ja po tej pracy jestem zupełnie bez mózgu. Nie nadaje się już do niczego, wszystko ze mnie wytrzęsło. A poza tym ja... Ja nie wiem, czy to ma jeszcze jakiś sens, ten francuski. Spiesz się. Wiesz, co ci grozi? Deklasacja. A wiesz, co to znaczy? Mam, w torebce. To chodź. Dobry kolor? Dobry, dobry. Czy on takim jeździ do Berlina? Na pewno. I pewnie go nie sprawdzają na granicy. Nie sprawdzają. A w takim bagażniku to by się zmieściło kilka osób. No. Nie ma co liczyć, bracie, na innych. Tylko na siebie. A myślisz, że jakbym napisał list do ojca, to on mógłby go wziąć i wysłać za granicą? Przypuszczam, że wątpię. Ici. A teraz, jak są jakieś indywidualne pytania w sprawach uczniów, to proszę. Jestem ojcem Władka. Słyszałem, że mieliście kłopoty z założeniem klubu przy zoo. I wiem, że teraz znów macie stajnię. Co pana to obchodzi? Mój syn chciałby spróbować hipiki. No, a tu nigdzie nie ma żadnych możliwości. A no właśnie. No. A ja mógłbym napisać artykuł o takim ludowym zespole sportowym. I wtedy każdy klub by was przyjął. Taki pan pewien? A przecież się mówi, że konna jazda to przeżytek burżuazyjny. No tak. Ale ja bym to napisał inaczej. No. Przecież towarzysz marszałek Rokosowski też jeździ konno. No tak, ale pan to wojskowy. No tak. Ale on jeździ sportowo na wyścigach. To ja porozmawiam w stajni i dam znać przez pana syna. To jest Władek. Władek? Ten. Siedzę razem z nim w ławce. Straszna wesz i mierzawiec. Obawiam się, że trzeba go będzie polubić. Jest czerwony i biało-czerwony. To się będziemy bawić w jakieś narodowe sztandary. Powieście czerwony. Ale czerwona się podarła. Powieszę biało-czerwoną. Dobra, niech będzie biało-czerwona. A może najpierw Hubert, potem się zamienił. Ja nie muszę. Mnie nie zależy, ja mogę siedzieć na ośle. Nie, nie, osła nie będziemy fotografować. Siadaj. Chłopiec wychowany na wsi,
Rozwija teraz w Warszawie swoje umiejętności zdobyte na pastwisku. To bardzo dobrze napisane. Gratuluję. Tylko tak dalej. Czy mnie się zdaje, czy ty też kiedyś jeździłeś konno? Kiedyś, ale to już nieważne. Wiecie, ale my mamy tutaj parę sportowych koni, co po co nam wasze? Możemy podnieść na wyższy poziom naszą ludową hipikę. Jak widzicie, skoro o nas piszą, to widocznie jest taka potrzeba. Czytałem to dzisiaj, wiem. No ale my musimy mieć jakiś pożytek z tego, że będziemy utrzymywać te wasze konie. No ale przecież w przyszłości może będą organizowane jakieś zawody. No albo chociażby na defiladzie, prawda? No a na defiladę wasze konie przecież nie pójdą. No a działalność kulturalna, akademie. A widzicie, nie wiem, czy by to było dobrze. No. U nas jeżdżą pewni towarzysze wojskowi. I oni nie bardzo by chcieli, żeby ktoś się tu jeszcze kręcił. No ale przecież my się będziemy trzymali z daleka. Tak. Oni nas w ogóle nie zobaczą. Ale wyprostuj się. No wyprostuj się. Ej, ej, ej. Nic ci się nie stanie. Usiądź prosto, puść ręce. Tak? Panie, tylko umowa stoi, żebym mi dzisiaj tam na tornik nie jeździł, bo wiesz pan. Dobrze. Dalej, dalej. Czołem, żołnierze! Proszę puszczać. Panie, puszczę. Gdzie się obywatel gada spieszy? Przepraszamy bardzo, ale nasza koleżanka chciała tylko na chwilę porozmawiać z obywatelem marszałki. Tak? A co się tak przypiliło? Z kim ty w ogóle rozmawiasz? Jak zapuka, to powiedz, że mnie nie ma, że wyjechałam na długo. Mógł zobaczyć, że się firanka rusza, więc otwórz, ale go nie wpuszczaj. Ciocia kazała powiedzieć, że wyjeżdża. My aunt said she leaves for a long time. Dile che ho capito. Rozumiem. Nie, nie. Ja nie mogę ryzykować. Zanim chodzą, jak zobaczą, że u mnie bywa, to wylecę z pracy. A ty możesz się pożegnać z nadzieją na studia. Nie, po prostu nie mogę. A może on jest szpieg? Spotkaliśmy go przy pogonie? To jak to właściwie z tobą jest? Ty jesteś za czy przeciw? Ja? Ja mogę być za? Przecież znam tę zarazę od samych narodzin w Petersburgu. Ja ich znam. I dlatego kłamię. Bo musimy przetrwać. I nie dla siebie. Musimy przetrwać dla kraju. Bo my jesteśmy substancja. Rozumiesz? Ja rozmawiałam z marszałkiem Rokossowskim.
Chociaż wiem, kim on jest i co robił. Ale dzięki temu, że z nim rozmawiałam, to będziemy na defiladzie. I na akademii. A jak raz będziemy na defiladzie, to już będziemy oficjalnie. I nas nie rozwiążą. I dlatego lepiej wygoniłam tego dyplomaty. Wszystko mogłoby się popsuć. A ja myślałem, że mu dam list, który on wyśle do ojca, kiedy będzie za granicą. Nie, nie. To byłoby za duże ryzyko. W jego rzeczach też ktoś grzebie i jakby znalazł taki list, to byłby koniec. To byłby prawdziwy koniec. Czy to jest właściwe, że w przeddzień majowego święta taka pieśń, no w końcu to jest zagraniczne. Ale to jest bardzo postępowa pieśń. Towarzysze, Carmen to jest imię robotnicze w kraju, gdzie szaleje dyktatura generała Franco. Zaśpiewam pieśń Carmen w języku ojczyzny postępu. Dumał ty, w otóż ptica w klietkę, no wzmach krła i niec jej o. Uparchnuła lubow na wieki, zawij płacz naprasno wsio. Blisko kruży tana i wioca, umczyca w dal, wiernioca w druk. Tylko w ruki nam nie dająca, a ty wiejo plenu, mój druk. No co jest, chodźmy. Jak my będziemy buty, będziemy mieć całe brudy. Koleżanki, co jest? Idziemy. Ty podnosisz buty, będziemy mieć całe brudy. Nie, nie można na nich, co mają to. Trzeba by to posprzątać, towarzysze. Daj pan spokój. Kawaleria! Pozbierać mi te gówna! Zjeżdżaj, ty chamie jeden! Rotmistrzu, nie te słowa. A pani, a co to złego? Trochę nawozu. Rotmistrzu, ja mogę posprzątać. Zsiadać z koni i zjeżdżaj z pochodu! Ale już! Siadam. Z koni! No widzisz? A co mam widzieć? Tak więc możemy uznać, że obchody Święta Pracy przebiegały w naszej szkole, podobnie jak i w całym kraju. Godnie, ale i pięknie. Oczywiście, jak zawsze w takich sytuacjach, miały miejsce pewne incydenty.
Proszę. Proszę, przeczytaj. Miały miejsce próby zakłócenia manifestacji przez grupę rzekomych sportowców, których siły porządkowe wycofały w trakcie pochodu. Czy ktoś chciałby to skomentować? To nieprawda. Ja tam byłem. Nieprawda? A więc nasza partyjna prasa pisze nieprawdę, tak? Ja tam byłem. Właśnie tak było, jak tam napisali. Dlatego chciałbym złożyć samokrytykę, ponieważ dałem się w to wciągnąć, w to środowisko, które okazało się wrogie. No... To może tylko trochę niedojrzałe. To był błąd taktyczny. Trzeba było siedzieć cicho i robić swoje, a nie wpaść się na widok publiczny. A ja się nie zgadzam. To jest taktyka defensywna. Trzeba atakować, walczyć z przeciwnikiem. Jeżeli przeciwnik jest silniejszy, zostaje tylko defensywny. Zapomniał pan o Konradzie Wallenrodzie. Wroga można przechytrzyć. To się udaje. A my przegraliśmy bitwę, a nie wojnę. Przepraszam. Jest jeszcze trzecia droga. Jaka? No, pomyśl. Cii. Porozmawiamy po wakacjach. Najlepsze świadectwo w klasie. A co ty robisz? Kazali mi to wszystko wycofać z księgozbioru. Aż tyle? No, opowiadaj jeszcze. Mamo, ja raczej chciałem zapytać. Powiedz mi, czy ciotka ma rację? Czy ona ma siostrę i czy ta siostra jest w partii? Ja bym to wszystko chciał wiedzieć. No przecież jestem już dość duży, żeby zadawać te pytania. No jesteś. Ale skąd ja mam znać odpowiedź? Ale powiedz mi, czy to dobrze jest być w partii, skoro oni robią tyle złych rzeczy? Ja nie wiem, synku. To ty sam musisz się nad tym zastanowić. Ja nie mogę ci pomóc. Ja mogę pokazać ci parę książek. Albo... Zapytaj księdza, może on będzie wiedział? Hubert? Księdza, jak to jest, że o tym samym człowieku
W jednych książkach piszą jedno, a w innych zupełnie na odwrót. Widzisz, prawda jest jedna. Tylko nie wszystkie książki mówią prawdę. Hubert! Depesza do ciebie! Dzień dobry. Dzień dobry, proszę. Proszę, dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dereka się oźrybiła. Jest ogier, nazwali go motyl. Że też ciotka musi pieniądze na telegramy wydawać? Przecież ona pracuje na poczcie i ma to za darmo. Tak. Ksawery, czwarty raz nie dostał się na studia. Jak to? Nie zdał? Oczywiście, że zdał. Nie dostał się. Pochodzenie nie odpowiadało. On wziął się za taką robotę, żeby w przyszłym roku napisać, że jest po prostu robotnikiem. Seweryna, musisz mi pomóc w ważnej sprawie. Jakiej? To na razie tajemnica. Chodź. Siostro, proszę nas zostawić samych. A państwa kawior. A dyskresją to je rozpuczy. Dziś nie oszczędzamy. Jak święto, to święto. Mordeczka.
Ale komu to wszystko zawdzięczamy? Jego kleskiej mości i mojej zmarłej kuzynce. A nie lepiej to wydawać z umiarem? Co? A po co mam trzymać? Żeby mi bolszewicy zabrali? Już drugi raz tego głupstwa nie zrobię. Pesiero, sulari, dorate, vati poza, sui plivi, sui coli. Dobrze, dobrze, panie bracie, przewyborny taki plan. Galopie, panie wiatr naszej chacie. Co to był za galop? Człowiek wie, że żyje. Otwarty! Gdzie są pieniądze? Platyna. A jakie pieniądze? Jaka platyna? A jej nie ma. Come regarding the woman who died. I have her declaration stating that when she dies, her platina biodro can be recovered. It's the property of His Majesty's government. Too late. I have sold it. But that isn't honest. Nie uczciwe. Nie uczciwe? A Jałta to było uczciwe? A Sikorski? A rząd w Lublinie? Uczciwe? Tak! Kawałek sprzedany. Teraz pomyśl, gdzie schowamy. No? Może do pieca. Albo do umywalki. Nie, też znajdą. No? No to gdzie? Nigdzie. Nieschowanego nie znajdą.
Postanowili go zabalsamować. Będzie leżał koło Lenina. Którego sam zabił. Skąd wiesz? Czytałem. W czym? Jest taka książka o sandowskiego Lenin. Pożycz. Nie mogę, przecież jest zabroniony. Przywódca postępowej ludzkości, towarzysz Józef Wisarionowicz Stalin. W tym tragicznym dniu obejmiemy wartę przed jego popiersiem. Będziemy dyżurować dzień i noc. Zostaną wyznaczeni uczniowie, w pierwszej kolejności przodownicy w nauce. Stajemy razem. Nie. Dlaczego? Pamiętasz, że Krzyś się kajał w zeszłym roku po defilacie? Wtedy musiałem. Kłamiesz. Nic nie musiałeś. Cisza! W takiej chwili musimy umieć zachować powagę. Zwariowałeś? Śmieli się o godzinie 0:28. Obaj zanosili się śmiechem, a nawet robili obraźliwe gesty, zwłaszcza Hubert. A dlaczego ty nie reagowałeś? Zapisałem. On kłamie. Nikt nie robił żadnych gestów. On jest czarna reakcja. On już w zeszłym roku brał udział w próbie zakłócenia manifestacji pierwszomajowej. On sam brał. A poza tym to on walczy ze mną o pierwsze miejsce w klasie. Dosyć. Sprawa jest zbyt poważna. Stanie na następnej radzie pedagogicznej. Zobaczysz, jak teraz wylecisz ze szkoły. Przepraszam, proszę księdza. Jeszcze nie popełniłem grzechu. Tylko chciałem wiedzieć, czy to, co mam zamiar zrobić, to na pewno jest grzech. Bo ja już miałam raz taki problem. Bo podglądałem, a nie było co. I ja nie powiedziałem tego na spowiedzi. A teraz ja mam zamiar. Bo ja sobie postanowiłem, że jak będę musiał, to zrobię koledze świństwo. Ja bardzo się spieszę. Już. Ja się bardzo spieszę, bo ja idę do szkoły i... Ale to przyjdziesz do mnie do zakrystii po lekcji. Ale to już będzie za późno. On powtarza wiadomości z wrogiego radia, które słucha. Czy to prawda? Ale ja słucham go do nauki języka. Proszę mi wytłumaczyć, przecież dzieci w tej szkole uczą się tylko języka rosyjskiego. To też to jest u tego dziecka. Proszę pani, zobaczę. Tu ktoś może mi wierzyć. On sieje niewiarę w socjalizm. On powtarza, co tam słyszał.
A to już poważniejszy zarzut. Ale to jest nieprawda. A poza tym to... On czyta książki, które są wycofane z biblioteki. Kłamstwo, udowodnij! No tak? To pokaż, co masz w tornistrze. No proszę bardzo. 1930 rok, wydawnictwo sanacyjne. Państwo spojrzą sami, proszę bardzo. Ale to jego książka, on mi chciał pożyczyć. A ty chciałeś to czytać. Skąd się wzięła ta książka? Ja ją znalazłem. Pakuj się. Nie, nie ma sensu przedłużać tej rozmowy. Ja nie wiem, jak towarzyszka rozstrzygnie to w swoim partyjnym sumieniu, ale my nie widzimy żadnych szans na to, żeby Hubert kontynuował naukę. Najlepiej, jak pójdzie do zawodu. Wykształcenie podstawowe mu wystarczy. Klasę siódmą skończy zaocznie i może klasa robotnicza nauczy go tego wszystkiego, czego nie nauczyła go szkoła. Klasa robotnicza? To tak. Czy mogę wziąć swoją książkę? O nie. Chodźmy. Ale nic nie przekręciłeś? Naprawdę mamy brać osła? Tak ciotka mówiła. Mówiła, że to najważniejsze, tak samo jak wtedy. Osioł w koszu. A było chociaż zamówienie? Ja nic nie wiem. Ciotka sama układała plan. No tak, ale... Jeśli nam się nie uda? To wrócimy tu. Ja się zabiję. Nie pójdę do pracy. A co ci szkodzi? Ja widzę, co się dzieje z Ksawerem. Nie chcę, żeby tak było ze mną. Zabiję się. A jak to zrobisz? Ja tylko tak powiedziałem, że się zabiję. Ja po prostu dam się zabić. Pójdę przejść przez granicę i niech mnie zastrzelą. Hubert. Trzeba tak uciekać, żeby cię nie zabili. Mówią, że są zamówieni, tak jak w zeszłym roku. Przez żonę towarzysza ministra. Są z osłem. Osła wyciągnąć. Wot surpryza. No wot. Czy taki minister to może wszystko załatwić? Nie wiem, ale ten wszystko może. Co znaczy, że wszystko może? No może na przykład kazać kogoś rozstrzelać. Już nieraz korzystał z tego prawa. No to dlaczego miałby mi pomóc? No właśnie dlatego. Bo co go kosztuje taki jeden gest? Telefon i będzie wyglądało, że jest człowiekiem i ma nawet serce. No ale czy to jest dobrze prosić takiego człowieka o pomoc? Dlaczego jeszcze osioł nie osiadł? A ten osiołek coś nam rozrabia w szkole. O. Co to znaczy? Trzeba będzie przeprowadzić porządną samokrytykę. Nie, ja tego nie napiszę. Nie będę się kajał. No przecież włożyłeś mu książkę do tornistra. I to nie było uczciwe. No nie było. Ale on na mnie doniósł i nakłamał. Hubert. A ty uważasz, że jesteś w porządku? Tak od początku do końca? Nie. No widzisz. Widzisz, gdybyś był w porządku, to co innego, miałbyś wtedy zupełnie inną pozycję, a tak?
tak wdałeś się w grę i ja myślę, że musisz się pokajać. No ja się też wdałam w grę. I to dawno. Ty myślisz, że ja nie musiałam nakłamać ministrowi? Ile musiałam? A nikt tego przecież nie lubi. A poza tym przyznaję, że czytałem książki o charakterze kontrrewolucyjnym. Szkalujące towarzysza Lenina i pożyczałem je kolegom. Potępiam swoje niedojrzałe zachowanie. Obiecuję zerwać z nim i przestrzegać zasad etyki socjalistycznej. Widzicie, na tym właśnie polega nasza wiara w człowieka. Damy Hubertowi jeszcze jedną szansę i przyjmiemy go w naszym gronie. Możesz usiąść. A nie, nie tam. Bardzo proszę do pierwszej ławki. Trzymasz tak wiele godzin? Od granicy. Do Berlina jest tylko 70 kilometrów. Troszkę mniej niż na Bornholm. Tyle, że na morzu nie widać granic. Kajakiem. Bo radar nie łapie. Słuchaj. A jakbyś zabrał mnie ze sobą, to by to jeszcze bardziej niewinnie wyglądało. Ja bym wiosłował razem z tobą. No przecież wiesz, że twardy jest. A potem mój ojciec nam obu pomoże. Mówisz, że to by bardziej niewinnie wyglądało. Kiedy? Nie wiem. Ale bądź gotów. Przygotuj list do matki i do przyjaciół. I nie mów nikomu. Ja niczego nie obiecuję. Ale kto wie? Teraz ja pojadę. Żeby mu zrobić krzywdę? Przecież to jeszcze źreba. No przecież sam pan powiedział, że może iść na bieg myśliwski. Może iść, ale nie pod panią. Tylko pod chłopcem. No to trudno. Pojedzie Hubert. Ale ja nie muszę. Niech ciocia pojedzie. Ida! Pojedziesz. Trzeba w końcu pokazać, że z takiej marnej derechy jest taki wspaniały rzepak. Ale ja nie powinienem teraz opuszczać szkoły. I tylko jeden dzień. No, no dwa, no i niedziela. Wezmę dwa dyżury, a ty pojedziesz na motyl. Thank you.
jeden egzemplarz. Oczywiście cię oprawię. Drugi wyślemy do mamy. O. A trzeci będzie dla ojca. Jak będzie jakaś okazja, to wyślemy. Moje listy nadal czekają na wysłanie. No bo to nie jest łatwe. A propos listów. Był Dominik i pytał, czy jakichś listów nie zostawiłeś. Dominik? Tak, powiedziałam, że wyjechałeś. A on potem gdzieś pojechał? Tak, chyba nad morze. Nie, mówił, że pojedzie pewnie do Międzyzdrojów. Kiedy to było? Przedwczoraj. A teraz idź spać, bo jutro nie wstaniesz. Ale... Nie, idź już. No idź, idź spać. Ty się tam tak tłuczesz. Idź już spać. Czego tu szukasz? Już cię tu nie ma. Żebym cię więcej nie widział. Przeczytałam twój list. Wiem. W BBC mówili o Dominiku, że wypłynął kajakiem, a na wodach międzynarodowych trawler duński go zabrał. A szopę milicja już zdążyła opieczętować. A co z końmi? Co z końmi? A koni mnie aresztują. No! Zobacz. Pojedziemy w najpiękniejsze miejsce, jakie znam. No. To poligon. Tu nie wolno. Nie strzelają. Jedźmy! Kapitanie, halo. Sabotażyści, dywersanci.
Pamiętaj, rozmaryna. Rotmistrz nie nadaje się do tego. Niech mnie próbuje wyciągnąć przez marszałka. Inaczej nie mam szansy. Jeszcze jedno. Żebyś wiedział, jak będzie rewizja. Nas jest dwie. Rozumiesz? Nie, nie rozumiem. No niby mam siostrę, bliźniaczkę. Jak to? No w czasie wojny spaliły się moje papiery, tak? I wyrobiłam nowe, na dwie. I stąd mam dwa etaty. I ta druga, której nie ma, jest w partii. No. I to ją aresztują. Prowadzić. Ciociu. Ida. Gdzie dziadka trzyma złote i dolary? Nigdzie nie trzyma. Nigdzie. Chodźcie. Słuchają tutaj radia? Słuchają. Zagranicznego. No, tak. No. No tego. Siraka strana. No tego po radziecku. Wyność. Czy mogę iść do szkoły? Możesz. A potem gdzie mam szukać ciotki? Zapytasz prokuratora. Widzenie? Jakie widzenie? Jeszcze toczy się wstępne dochodzenie. I różne rzeczy wychodzą. O czym ty chcesz rozmawiać? Zatrzymaj. O szpiegowaniu na poligonie? Nie. O koniach. O koniach. O koniach to niech ona zapomni. I ty też. Czemu jej siostra tu nie przyjdzie i nie poprosi o widzenie? Bo ona jest chora. A ty jesteś zdrowy. Tak. No to wyjść. No i co? Nic.
Marszałek podobno przypomniał ją sobie. I obiecał, że ona jutro wyjdzie, ale musi wynosić się z Warszawy. Szybciej. Ciociu. Czas iść do pracy. Zapomniałam ci powiedzieć. Nie mam już pracy. Jak to? Kazali mi przejść na emeryturę. Będę miała teraz dwie emerytury. Jedną za siebie, a drugą za tę siostrę, którą wymyśliłam. I tobie zostawię upoważnienie, żebyś odbierał za idealnie. Za tę bezpartyjną. A ja wezmę sobie tę drugą i pojadę na ziemię zachodnie. Coś tam kupię za tę resztę platyny, której nie znaleźli. No. Muszę się zacząć pakować. A ty teraz idź do szkoły. Nauka jest ważna. Najważniejsza. Jak mogą się dalej potoczyć losy Huberta? Przyjdzie za parę lat odwilż, rok 56. Komunistyczny reżim troszkę złagodnieje. Myślę, że chłopiec będzie mógł spotkać się z ojcem, a potem pewnie pójdzie na studia. I dzisiaj będzie miał dokładnie tyle lat, co ja. To nie przypadek, bo cała ta historia jest po części kawałkiem mojej biografii. Rzeczywiście była Emilia. Zwariowana ciotka, która miała dwa etaty i wymyśliła, że ma siostrę bliźniaczkę. Był rotmistrz, była rozmaryna, był Ksawery, który chyba 4 czy 5 razy starał się dostać na studia. Był Dominik, który próbował uciec za granicę i jakiś ślad po nim zaginął, chyba zginął. No i wreszcie byłem ja. Zupełnie inny niż Bartosz, który gra moją rolę. Ale Bartosz to już będzie żył w XXI wieku. A ten XXI wiek będzie także drugim wiekiem kina. Tego magicznego wynalazku, dzięki któremu mogliśmy się dzisiaj z Państwem spotkać.